Łączymy pokolenia. Uniamo le generazioni. To wspólne przedsięwzięcie Związku Harcerstwa Polskiego i Skautów Włoskich. Z okazji 70-lecia bitwy o Monte Cassino 1500 harcerzy wyruszyło na wyprawę śladami żołnierzy armii Andersa, podczas której mieli możliwość nie tylko przyjrzenia się historycznym miejscom związanym z bitwą, ale przede wszystkim spotkania się z harcerzami z całej Polski, skautami z zagranicy i wreszcie z ludźmi, którzy walczyli pod Monte Cassino. Obchody 70. rocznicy bitwy o Monte Cassino są równocześnie największym zlotem zagranicznym ZHP od 25 lat. Na ziemi włoskiej spotkało się 1,5% organizacji. Udział harcerzy ze Związku Harcerstwa Polskiego w 70. rocznicy Monte Cassino jest dla nas bardzo ważny. Jest ważny z bardzo wielu względów. Po pierwsze, 20 lat temu, kiedy obchodziliśmy 50. rocznicę, nie wszyscy mogli tu być. Po drugie, czasy się na tyle zmieniły, że w tym ważnym miejscu dla nas wszystkich, dla Polaków, mogła się pojawić bardzo duża grupa młodych ludzi. Dlaczego to ważne? Dlatego, że historia to nie przeszłość, to dziś tylko trochę dalej i to jest to, co mamy w sercach. Jeżeli młode pokolenie ludzi, młode pokolenie to, które tutaj jest, naszych harcerzy, nie będzie pamiętało o Monte Cassino, to czyn, którego dokonali nasi dziadowie, tak naprawdę wymarzy się powoli z historii Polski. Dlatego, że tutaj, na tym cmentarzu, na tych wszystkich cmentarzach, które wokół są rozsiane, tak naprawdę ciągle od 70 lat bije polskie serce. A też mam takie przeczucie, takie przekonanie, że właśnie im więcej w sercu będziemy mieli tę pamięć, więcej w sercu będziemy mieli te wartości, za których oni zginęli, bo przecież to nie tylko chodziło o tę wolną Polskę, ale chodziło o prawdę, sprawiedliwość, solidarność, braterstwo, umiłowanie ojczyzny. Oni za to zginęli. A my dziś, stając tutaj pośród nich, myśląc o tych, co tutaj leżą, właściwie możemy im powiedzieć to właśnie, że my ciągle w to wierzymy. Nie byłoby dzisiaj wolnej i demokratycznej Polski, gdyby nie pamięć o tym, co tutaj miało miejsce. Ich wysiłek zbrojny, ich poświęcenie, ich bohaterstwo plus pamięć o tym, co zrobili, to są prawdziwe fundamenty niepodległej ojczyzny. A to, że wy dzisiaj jesteście z nami i że nie zważacie na deszcz, na inne przeszkody, że przyjechały tu setki polskich harcerzy, to też pokazuje, że w przyszłości będziemy też mogli czuć się bezpiecznie. Bo pamiętając o naszych bohaterach, budujemy też podwaliny pod bezpieczną i wolną Polskę także na przyszłość. Bo narody, które nie czczą swoich bohaterów, narody, które wyrzekają się pamięci o swojej heroicznej przeszłości, nie zasługują na wolność i prędzej czy później ją tracą. A państwa, które nie czczą swoich bohaterów, tracą swoją niepodległość. I dlatego zarówno bohaterski czyn naszych przodków tu pod Monte Cassino, jak i to, że wy chcecie o tym pamiętać i że te wartości chcecie dalej nieść w swoje życie i w życie swojej ojczyzny, to wydaje mi się największą gwarancją tego, że Polska będzie wolna i będzie bezpieczna i będzie niepodległa także w przyszłych latach. Przyjechaliśmy do Monte Cassino, ponieważ jest to jedna z większych przygód, którą mieliśmy możliwość w ostatnim czasie przeżyć. Jest to miejsce, gdzie służba w tej czystej postaci jest tutaj dla nas dostępna na wyciągnięcie ręki tak naprawdę. Mieliśmy możliwość tutaj przeżyć wiele wspaniałych, ważnych chwil. Tak dla przykładu na odsłonięciu pomnika generała Andersa dzisiaj, gdzie kombatanci mieli możliwość co nieco opowiedzieć nam o historii właśnie tego miejsca. Jest to dla nas wspaniała przygoda, a także moment, gdzie możemy spotkać wielu harcerzy, doświadczyć atmosfery przyjaźni i braterstwa. Więc to jest naprawdę coś wyjątkowego. Jestem tu ze swoim synem 4-letnim. No i opowiadamy o tym, że kiedyś był tutaj dziadek, kiedy była ta wojna i teraz jak oglądamy te miejsca, a myślę, że dla moich harcerzy też jest coś bardzo wyjątkowego, ważnego i oby jak najwięcej takich wydarzeń jak to. To naprawdę jest szczególne miejsce dla nas. Harcerze są, powinni być dumni i są dumni z tego, że przyjeżdżają w to miejsce uczcić pamięć o żołnierzach, którzy oddali życie walcząc o Monte Cassino, którzy tym skrawkiem
ziemi próbowali wrócić wolność naszej ojczyźnie. To jest taki powrót do przeszłości i to jest dla nas duma. Na pewno Monte Cassino powinno być dla harcerzy wielkim wzorem, a żołnierze, którzy walczyli, oddawali życie za ojczyznę, za wolność, powinni być zawsze w pamięci każdego harcerza. Tutaj poległo bardzo dużo Polaków, dlatego tu przyjechaliśmy, żeby upamiętnić to. It's amazing because we don't see us ever, never. So see all these people from different countries in a small time, it's such of an amazing thing. Przyjechaliśmy tutaj do kasino dzięki współpracy ze skautami włoskimi, bo bez nich to by się nie udało. Rozbiliśmy tutaj nasz obóz, zapewniliśmy aprowizację i akomodację naszym uczestnikom i jesteśmy w miejscu, gdzie dzieje się historia, w miejscu, gdzie na nowo ją odczytujemy. Tutaj na Monte Cassino nie uczestniczymy tylko w głównych uroczystościach państwowych. Jesteśmy współgospodarzami w trakcie tych kilku dni tego wszystkiego, co tutaj się dzieje. Harcerze uczcili pamięć bohaterów spod Monte Cassino na swój sposób. Pełnili służbę podczas wszystkich uroczystości związanych z 70. rocznicą zwycięskiej bitwy. Zorganizowali również niezwykły rajd, który pozwalał uczestnikom w niemal namacalny sposób poznawać historię. Rajd Honker, który pozwolił im przeżyć to, co przeżywali żołnierze generała Andersa. Tak naprawdę, jak się nie przeszło tej trasy, to trudno do końca sobie wyobrazić, co oni musieli przejść, jak trudna była ich droga, ile kosztowało ich zdobycie tego wzgórza. Najważniejszym momentem, a zarazem celem zlotu, było połączenie pokoleń. Harcerze spotkali się z kombatantami w opactwie benedyktyńskim na Monte Cassino i podczas uroczystości państwowych na polskim cmentarzu wojennym. To jest szczególny moment, być może najważniejsza część tych uroczystości, jeśli chodzi o symbolikę spotkania dwóch pokoleń, jakże różnych pokoleń, bo witamy dzisiaj tutaj najdroższych naszych gości, weteranów, tych, którzy 70 lat temu tutaj pod Monte Cassino walczyli o wolność. I polskich harcerzy, młodych ludzi, którzy chcą być wierni tym samym wartościom, dla jakich wy narażaliście swoje życie i zdrowie, a wasi towarzysze broni oddali swoje życie. Niesamowitym wyzwaniem i niesamowicie piękną rzeczą jest to, że udało nam się z tych 17 chorągwi, z tych 21 autokarów zrobić wspólną wyprawę, zrobić przedsięwzięcie, które łączy nas nie tylko rajdem Honker, na którym biorą wszyscy udział, nie tylko jakimiś poszczególnymi uroczystościami, służbą na cmentarzach, ale najważniejszym, kluczowym wydarzeniem tej wyprawy, czyli jutrzejszymi obchodami 70. rocznicy bitwy o Monte Cassino. Bohaterowie walk o niepodległość Rzeczypospolitej, weterani wojsk alianckich, mieszkańcy ziemi włoskiej, żołnierze Wojska Polskiego, rodacy. Stajemy dziś do apelu na polskim cmentarzu wojennym na Monte Cassino, symbolizującym żołnierski honor i męstwo, wierną służbę Rzeczypospolitej i narodowi polskiemu oraz wiarę w zwycięstwo. 70 lat temu żołnierze polscy pod Monte Cassino okryli chwałą bojową biało-czerwone sztandary oraz potwierdzili, że Polska nie zginęła i jest wiarygodnym sojusznikiem państw sprzymierzonych. Przywołuję żołnierzy polskich oraz innych państw, którzy na zawsze pozostali na ziemi włoskiej, walcząc o wolności swoich ojczyzn i innych narodów. Stańcie do apelu!
w imieniu nielicznych żyjących i wielu pełniących już w zaświatach wieczną wartę uczestników zwycięskiej bitwy o Monte Cassino pragnę przede wszystkim złożyć hołd pamięci spoczywających na tym cmentarzu naszych towarzyszy broni, którzy na tych skrwawionych przez żołnierzy wielu narodów wapiennych wzgórzach oddali Bogu ducha, bratniej ziemi włoskiej ciała, a serca Polsce. 70. rocznica tej wielkiej bitwy skłania do refleksji i zadumy. Oczyma wyobraźni widzimy znowu spoczywającego tu wśród swych żołnierzy naszego wspaniałego dowódcę generała Władysława Andersa. Dziś obchodzimy 70. rocznicę wielkiego polskiego zwycięstwa, z którego każdy Polak powinien być dumny, ale mamy też takie postacie jak generał Anders, generał polskich nadziei, symbol walki o odzyskanie niepodległości. Dziś wolna Polska oddaje mu hołd, jest wśród tych, którzy najbardziej zasłużyli się ojczyźnie. To była naprawdę bardzo trudna walka, trudniejsza niż dlatego, że myśmy czołgami musieli wjechać do miasta. Piedmonty to jest na wzgórku tak umieszczone jak gniazdo jaskółcze. Tam dostać się serpentynami wąskimi, które po prostu inaczej nie można było zdobyć tej fortecy. To była forteca najeżona dziełami pepans i karabinami maszynowymi. Tam były bunkry, pod całym miastem były tunele porobione, żeby oni mogli swobodnie poruszać się z miejsca na miejsce. I pamiętam te dni takie smutne, kiedy oni walczyli, ja byłam w Afryce, jak przechodziły listy. I w każdym domu, gdzie był, to był ktoś, bo to były rodziny wojskowe. I pamiętam, jak słyszało się tam płacz, to się słyszało, że ktoś zginął na Monte Cassino. Tak jak dzisiaj ci, co patrzą na nas z góry, są na pewno szczęśliwsi, bo widzą, że to wszystko miało głęboki sens. Tak i Polska czuje się dzisiaj na pewno lepiej, widząc, że następne pokolenia będą dbały i walczyły o to samo, o co bohaterowie Monte Cassino. Przede wszystkim teraz to jest obowiązek praca na swoim stanowisku, czy szkolnym, czy innym, praca dla Polski. Efektywna, serdeczna. I ja zawsze twierdzę, że aczkolwiek niektórzy narzekają trochę na młode pokolenie, ja zawsze twierdzę, jak spotykam się, a często mam spotkania z młodzieżą, że na pewno, gdyby zaistniała niestety, czego wam nie życzę, taka sytuacja, w jakiej myśmy się jako 14-letnie dziecko, prawda, aresztowany w 16 roku życia przez bolszewików w Wilnie, potem wywieziony, pół roku więzienia, no i potem na szczęście Armia Polska na wschodzie i drugi Korpus Polski, to byście się na pewno wszyscy zachowali tak samo jak my. Ja jestem dumna z tego, że jestem Polką i chcę, żeby młodzież i harcerzy byli dumni z tego. A harcerze to ja wiem, jak ojcu zależało na harcerzach. To jesteście mnie też bardzo bliscy. Także życzę wam wszystkim naprawdę rozwoju jak największego. I żeby wszyscy zrozumieli, co to jest harcerstwo i na czym polega. Żebyście służyli Polsce, ukochanej naszej Polsce. Kończymy wielką wyprawę na Monte Cassino, wyprawę harcerzy Związku Harcerstwa Polskiego. To było niesamowite wrażenie. Wczorajszy dzień to oblężenie tej niezwykłej góry, jaką jest Monte Cassino. Nasze bycie tam było nie tylko gestem wdzięczności, ale przede wszystkim ta nasza obecność to hołd złożony im. A dzisiaj w poniedziałek wszyscy przyjechaliśmy na kolejne wzgórze we Włoszech, na Wzgórze Watykańskie. Do zobaczenia w kraju, bo kończymy kręgiem harcerskim to niesamowite wydarzenie, jakim była wyprawa Łączmy Pokolenia. To było coś, co nikomu się w najmniejszym stopniu nie śniło, że się tak uda.
to, że bardzo wielu ludzi wczoraj miało łzy w oczach i się tego nie wstydziło i wręcz z radością o tym mówiło, to świadczy o tym, że ten łańcuch pokoleń, w którym uczestniczymy, jest cały czas trwały i najnormalniej w świecie, budując przyszłość, nigdy nie zapomnimy o przeszłości. A to, co jest dzisiaj tutaj, kiedy Rzym jest znowu Polski, jest harcerzy, to jest to coś, co tłumaczy się samo w sobie. Dziękuję wszystkim harcerzom, którzy uczestniczyli w tym zlocie i w tej wyprawie. Dziękuję im za to, że od pierwszej do ostatniej chwili wykazali się absolutną odpowiedzialnością, dzielnością i pokonywali własne słabości. Bardzo, bardzo wszystkim dziękuję. Gratuluję instruktorom tak wspaniale wychowanych harcerzy. Czuwaj.